Bardzo się cieszę. Jak się masz? Nikogo nie pozostawia obojętnym. To, co mówi, te skromne początki pomocnika hydraulika, a potem staje się największą gwiazdą w historii tego sportu. On po prostu w to uwierzył i powołał to do życia. Do kogo by nie przemówiło takie doświadczenie? Miałem 17 lat, kiedy po raz pierwszy wziąłem udział w zawodach MMA. A wy macie po 10, 11, 12 lat. Ja w waszym wieku jeszcze nie trenowałem. Wybiłem się dzięki ciężkiej pracy, koncentracji i cierpliwości. Zostałem mistrzem świata UFC w kilku kategoriach wagowych. Wy już macie nade mną przewagę. Jeśli będziecie skupieni na celu, świat stanie przed wami otworem. Kiedyś pojechałem do Irlandii. Przyszła grupka dzieciaków. Zapytałem, dlaczego tak bardzo go lubią. Mówili, że tak jak on pochodzą z biednych przedmieść i że dzięki niemu poczuli, że dadzą sobie w życiu radę. To niesamowite. Jezu Chryste. Jestem zdumiony tym widokiem. Brawo dla was. Dobrze, że inwestujecie w przyszłość. Ludzie angażują się emocjonalnie w jego życie, a on zabiera ich w tę szaloną podróż. Zbudował wokół siebie pewne środowisko. Widać silną więź, jaka łączy go z tymi ludźmi. Człowiek mimowolnie ulega jego urokowi. Ma w sobie coś, co się rzadko spotyka, rodzaj silnego magnetyzmu. Jest z nami Conor McGregor.